Spotkaliśmy się tu, żeby oddać cześć i pamięć tym, których już nie ma wśród nas. Historia bowiem składa się nie tylko z tych, o których pamiętamy, ale i z tych, o których nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Do nich bez wątpienia należą ci, którzy zostawili swoje rodziny, ukochane osoby, marzenia, przyjaciół, prawo do życia dla innych, ale też ci, których życie zostało nagle przerwane. Stajemy skupieni, z pochylonymi głowami, nad symboliczną mogiłą, by przywołać pamięć tych, którzy zbyt wcześnie odeszli. Pośród codziennych spraw prostych i trudnych, biegnących torem współczesnych pokoleń, obok idei, czynów, poświęceń, życia tętniącego blaskiem i cieniem, wśród gwaru wesołych głosów, szumu listowia i śpiewu ptaków, jak cierń tkwi w sercu bolesne wspomnienie dni pełnych koszmaru, strachu i śmierci. Szumią nam sosny, kurze wysoko, a serce ściska ogromny żal. Noc płaszczem tuli głęboko, a oczy tkliwie patrzą dal. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Poświęconego 9 Żydom, mieszkańcom rozwadówki, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców w 1941 roku. Dla tych z Państwa, którzy przeżyli II wojnę światową, dzisiejsza uroczystość jest na pewno powrotem pamięcią do tych tragicznych dni. Dla młodego pokolenia dzisiejsza uroczystość to lekcja historii, której można nadać tytuł Nigdy więcej. W imieniu władz samorządowych gminy Sosnówka mam przyjemność powitać wszystkich uczestników tej smutnej uroczystości. Szanowni uczestnicy, trudno oszacować, ile jeszcze bezimiennych mogił kryje ta ziemia. Trudno też policzyć, ile ofiar pochłonęła ta tragiczna II wojna światowa. Ale trudno też zrozumieć, jaka siła nienawiści, złości, przemocy tkwiła w oprawcach, którzy dokonywali tych egzekucji. No i oczywiście trudno pojąć, że ludzie ludziom zgotowali ten los. Zgaduję, że to chyba nie jedyne takie miejsce na terenie gminy. Na terenie gminy, jeśli chodzi o Żydów, no to jedyne, tak jak tu podkreślał ten, który znał tych Żydów, pan Hilczuk, w Sosnówce też jest takie miejsce, gdzie właśnie no, Polaków wzięli jako zakładników do rozstrzelania, gdzie trzech uciekło. Natomiast tutaj to jest jedyne. No, z tego co wiemy, to jest 200 w Polsce, tak? No, my tutaj, tak. Także my tutaj mamy takie jedno miejsce, no i też długo czekali, ponad 70 lat na... Jak doszło właśnie do tej uroczystości? A to oczywiście no, pan Niziński, szef Fundacji Pamięć, która trwa, odnalazł w dokumentach, ponieważ jak twierdził Niemcy, bardzo dokładnie dokumentowali swoje działania i no, później już mieszkańców dopytał, już wszystko poszło takim trybem, że dopytał mieszkańców, którzy na szczęście jeszcze żyją, świadkowie, i przeprowadzili tutaj badania sądą. No i dzisiaj mamy tą uroczystość. Tak, leżą tutaj. No i mam nadzieję, że tu będą w te rocznice różne, święta zmarłych, że będą tutaj te młode pokolenie, będą znicze, będą kwiaty. To taki niesamowity dzień. Dzień historycznej sprawiedliwości, że zbieramy się tutaj w lesie, który przez lata przykrył tą mogiłę, mogiła, która była oddalona od nas, tak teraz przez naszą tutaj obecność, przez ten kamień, ta mogiła i te ofiary
zostały upamiętnione, uczczone, otoczone szacunkiem. Została przywrócona godność pomordowanym. To taki niesamowity dzień, szczególnie dla mnie, który tutaj razem z mieszkańcami, wielu wspaniałych mieszkańców poznałem rozwadówki, razem szukaliśmy tych ofiar, aby uczcić, i udało się, i stanęła tablica, która wzmocniła teraz tą pamięć. Teraz ta tablica woła. I też chcę zwrócić uwagę na to, że wiele mogił, które udaje się upamiętnić z czasów II wojny światowej, jest bezimiennych. Ta mogiła ma imiona, to są imiona tych ludzi, którzy tutaj mieszkali w rozwadówce, którzy żyli, i te nazwiska przypominają o ich życiu i ich losie. Także teraz my stoimy tu po tylu latach, po 70 prawie 5 latach, aby zapłakać, aby się pochylić, aby oddać hołd, cześć i przywrócić godność tym pomordowanym. I to jest takie wspaniałe, że jest nas tutaj tak dużo. I są goście z Izraela, aby ta pamięć była, promieniowała na cały świat. A wszystko po to, aby więcej nie było nienawiści, aby nie było ludobójstwa, aby świat był lepszy. W rozwadówce było około 20 rodzin Żydów. I ja prawie wszystkich ich znałem. Mam obecnie 90 lat. I może ja po kolei wymienię tych wszystkich tutaj Żydów. Pierwszy jest Rywin Rubenstein. To był handlarz, handlował cielakami. A Szama to był jego syn. I jak szli na śmierć, to się trzymali za ręce tutaj. Jankiel Tenenbaum miał parowy młyn i wiatrak. A to jego synowie Abram i Mendel, to pracowali razem na tych młynach. Mojsze Tenenbaum, to był moim sąsiadem. Też miał wiatrak. Na przykład Jankiel Zyberstein i Rywin Zyberstein, to dla mnie są nieznajomi. Oni mieszkali gdzieś dalej, tam za szkołą, i ja ich nie znałem. Herszek Żelazo miał sklep spożywczy. I tutaj przyjechali Niemcy do rozwadówki, otoczyli wieś dookoła, wystawili warty, bo mieli kontyngent taki zabić 10 ludzi z rozwadówki. No i jednego zabili na wylocie, bo nie chciał usunąć się z rozwadówki, i taki Tarelka Jan zginął tam na drodze. I w związku z tym już tylko jednego zaliczyli, to trzeba było wziąć 9 Żydów. Że byli Żydzi, to wzięli właśnie Żydów, bo w Sosnówce nie było Żydów, bo dzisiaj mieli rozstrzelać w rozwadówce 10 ludzi, a jutro mieli rozstrzelać w Sosnówce. I u nas byli Żydzi, więc wzięli Żydów, a w Sosnówce nie było Żydów, to wzięli Polaków 10. Mizmole David, Adnai Roechsar, Menote Sheyar Bitzayni, Amem Rochot Yenahalayni, Nafshi Yeshovev, Yanecheni Vemaglei Tzedek Leman Shemo. 200 takich miejsc jest, tylko na terenie województwa lubelskiego, czy w całej Polsce? Bardziej tak jest, ale już robiliśmy prawie 50. A my mamy jeszcze 200, a mogę być więcej, ale robimy krok za krokiem. To dobrze, że takie fundacje jak ta tutaj istnieją, pamiętają? Fundacja, której pamięć trwa, to jest bardzo ważne. To pomoc nasz, naprawdę pełnić nasz bardzo podstawowy ludzki potrzeby, ludzki obowiązek. Dużo młodzieży izraelskiej odwiedza Polskę, te wycieczki, które są tutaj? Tak, prawie to jest 40-30 tysięcy. Rocznie. Żydzi dla nas, katolików, chrześcijan, są starszymi braćmi w wierze. Natomiast ja jestem tutaj, reprezentuję Konferencję Episkopatu Polski. W ciągu 2000 lat
chrześcijanie i Żydzi bardzo rozdzielili się, a kiedyś przecież pierwsi chrześcijanie, pierwszy kościół to część judaizmu, część Żydów. Dopiero ci Żydzi pierwsi, uczniowie Pana Jezusa, poszli na cały świat i z różnych narodów rekrutowali wyznawców Chrystusa, Kościół. Gdybym zapomniał o Tobie, niech przyschnie język mój do podniebienia i niech uschnie moja ręka, gdybym zapomniał o Tobie. Tutaj jest cząstka Jerozolimy, narodu żydowskiego, w tej mogile. I ci młodzi Żydzi w imieniu całego narodu żydowskiego razem z rabinem mówią, gdybym zapomniał o Tobie, tutaj, moi rodacy, niech przyschnie język do podniebienia mojego. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A właśnie te goście z Izraela, chcielibyśmy tutaj podziękować za tą całą pracę, którą Państwo wnieśliście, żeby ten pomnik tutaj powstał. No przede wszystkim oczywiście Panu Zbyszkowi. Jemu się tutaj należą nasze największe podziękowania, ale także całym władzom lokalnym, władzom kościelnym tutaj na terenie gminy, na terenie tych miejscowości. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta pamięć będzie dalej trwać, że nie zapomnieliście też o nas i że tak jak tutaj ekscelencja stwierdził, jest to też kawałek naszej ziemi w Polsce. Pan te czasy pamięta? Tamte czasy pamiętam, bo miałem 15 lat. No ale tak się złożyło, że ja ojca nie miałem, wszystkie powinności musiałem odbywać sam. No i pamiętam wtedy, jak przyjechali Niemcy, otoczyli rozwodówkę, wystawili warty na wszystkich wylotach. I poszli do sołtysa i mówili, żeby dał im 10 najgorszych ludzi ze wsi. Sołtys powiedział, że u mnie nie ma złych ludzi, wszystko są ludzie dobre. Uderzyli go w twarz i w tym czasie, podczas tej rozmowy, przyszedł goniec, że tam zabili jednego człowieka na wylocie, Polaka. No to wtedy 9 Żydów trzeba było. No i w tym czasie właśnie przyprowadził Niemiec Żyda i mówi, że tutaj są Jude. A Jude, no to dawaj Jude, nie? No i wtedy rozbiegli się po tych domach żydowskich, wzięli 9 Żydów i poprowadzili do lasu. Jednego wzięli tutaj, niedaleko mieszkał, Rywin się nazywał, a Szama, jego syn, razem ze mną chodził do szkoły. Do jednej klasy chodziliśmy. Do polskiej szkoły? Do polskiej szkoły, tak. No i tych 9 ludów zaprowadzili do lasu. Tam z maszynowego karabinu rozstrzelili ich i jeden padł, tak jak mówiłem, jeden padł albo przedwcześnie, może zemdlał, no nie wiemy jak się stało. Także on leżał, aż dopóki przyszli ludzie z folwarku, rozwodówka, zakopywać. I on pyta, dopiero poznał po głosie tych ludzi, i pyta do Mironia, bo taki Miroń mówi, Mironiu, czy jeszcze są ci Żydzi, ci Niemcy? A on mówi, że nie ma. No to on się zerwał i pobiegł. Ale nie pobiegł do lasu, tylko pobiegł do domu. I ktoś, i już prowadzili na jego miejsce Polaka, Grzegorza Halczuka, rozstrzelać. Ale ci Żydzi, bo to tam nad drogą on mieszkał, zrobili wielki lamunt. Niemcy się zainteresowali, dlaczego ten lament taki jest tutaj? Wpadli, a to ten Żyd jest. No. I go wyciągnęli z domu i na podwórku zastrzelili. I zawieźli tam, zakopali.
Myśli pan, że to miejsce w lesie w Rozwadówce tutaj będzie odwiedzane teraz? Będzie pamiętane? Tak, na pewno będzie odwiedzane tam. Przecież jak ja byłem młody, to ja tam często bardzo chodziłem i tam się ziemia zapadła, tak? I wyrosły takie kwiaty takiej wielkości, na żółto kwitły. I kwitły dotąd, aż zaorali ten teren i posadzili las. I nie mogliśmy teraz w żaden sposób znaleźć, tylko że ja wiedziałem na czyjej to jest działce, wzięliśmy mapkę i doszliśmy do tego i potem przyjechał taki pan z tym szpikulcem i tam wyczuliśmy ten grób i odkopaliśmy kości. Dzisiaj była przyjemna uroczystość, smutna uroczystość, tak. Czy należało się po prostu? Należało się, tak. To już dawno się należało, ale nie było można znaleźć tego grobu. No. Kolot balewa, ten i ma, nefesh jehudi, homia, ulfa.